Król polskiego stołu. Pochodzą z Peru. Do Europy trafiły w XVI wieku po odkryciu Ameryki. Do Polski sprowadził je król Jan III Sobieski. Ziemniaki przyjęto chłodno. Dopiero po latach stały się modne. A Julian Niemcewicz pisał, że Ameryce więcej winniśmy za nie wdzięczności niż za złoto i srebro. Ziemniaki, królowie polskiego stołu. W tej chwili polscy rolnicy mogą wybierać spośród 80 jadalnych odmian ziemniaków. Różnią się plonowaniem, wyglądem i wartościami kulinarnymi, tak zwanym typem kulinarnym, co decyduje o ich przeznaczeniu. Większość odmian jest o żółtym kolorze miąższu i Polacy na zachód od Wisły przede wszystkim produkują i konsumują odmiany o żółtym kolorze miąższu. Natomiast wschodnie rejony Polski to jest miejsce dla odmian białych, o białym kolorze miąższu. Do lat 90. Polska była mocarstwem w uprawie ziemniaków. Pod tym względem zajmowaliśmy drugie miejsce na świecie. Ziemniaki uprawiano na powierzchni prawie 3 milionów hektarów, choć głównie na cele paszowe. Dziś powierzchnia upraw w kraju jest 10 razy mniejsza, bo ziemniaki dla zwierząt zastąpiły zboża i kukurydza. Mimo to i tak jest to największa powierzchnia w Unii Europejskiej. Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Polska, mimo tak dużej produkcji, staje się, zwłaszcza w okresie zimowym i wiosennym, dużym importerem ziemniaka. Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać właśnie w braku na naszym rynku, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, dużych, jednorodnych partii ziemniaków, które potrzebują markety i hurtownie. Brak przechowalni. Problemy są dwa. Bakterioza pierścieniowa, która ogranicza eksport, i brak profesjonalnych przechowalni, przez co ziemniaki trzeba importować. I tak poza sezonem w sklepach zamiast polskich mamy te z Hiszpanii, Francji, Niemiec, Belgii czy Holandii. Ładnie wyglądają, gorzej z jakością. Każdy konsument kupuje, operując tym podstawowym standardem, a widzicie, jak ta bulwa w handlu wygląda. Natomiast nie wnikamy, jaka jest jej wartość odżywcza. I tu jest wielki problem. Dlaczego? Dlatego, że ziemniaki, które były przechowywane w krajach Unii Europejskiej, tych wymienionych wcześniej, one najczęściej są traktowane inhibitorem kiełkowania, czyli sztucznie jak gdyby spowodowane, że nie kiełkują. W Polsce w przygotowanych do tego obiektach, jak kopce, piwnice, profesjonalne przechowalnie czy pryzmy techniczne, przechowywana jest połowa zebranych plonów. Mimo to straty w nich są wysokie i wynoszą od 6 do 10%. Wynikają nie tylko z samego przechowywania, ale także z błędów popełnianych podczas wegetacji ziemniaków czy w trakcie przygotowania plonów do przechowywania. Największy, bo ponad 80% udział wśród strat mają ubytki naturalne. Straty wywołane rozwojem chorób są dużo mniejsze i wynoszą 20%, choć to właśnie one powodują największe straty handlowe. Bakterioza pierścieniowa. Dużym problemem w produkcji ziemniaków jest także bakterioza pierścieniowa. Groźna choroba, która skutecznie ogranicza eksport ziemniaków. Najczęstszym powodem jej rozprzestrzeniania jest porażony materiał przeznaczony do sadzenia. Ale nie tylko, bo chorobę można przenieść do gospodarstwa poprzez wypożyczanie maszyn od rolników, u których występuje choroba, i używanie ich w swoim gospodarstwie, brak rutynowego czyszczenia i dezynfekcji sprzętu wykorzystywanego w produkcji ziemniaków, czy bliskie sąsiedztwo plantacji zdrowej z porażoną. Choroba zwykle przebiega bezobjawowo, przez co rolnicy wykorzystują sadzeniaki, nie zdając sobie sprawy z zagrożenia. Żeby wystąpiły objawy, musi być bardzo duże stężenie bakterii w roślinie, co w naszych warunkach jest dosyć trudne do osiągnięcia.
Ale jeżeli już występują objawy, charakteryzują się one przede wszystkim na bulwach, są łatwiejsze do zidentyfikowania, po przekrojeniu poprzecznym bulwy, ściśnięciu jej, wydobywa się taki śluz, bezwonna maź. I dotyczy ona, znaczy w zasadzie ten obszar objawu dotyczy tylko pierścienia przy skórce. Dlatego, jak tłumaczy Milena Pietraszko z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Jadwisinie, rolnicy powinni przestrzegać kilku zasad fitosanitarnych. Przede wszystkim stosować kwalifikowany materiał nasienny. W przeciwnym wypadku sadzeniaki najlepiej przebadać w Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Na liście zasad są także zakaz kupowania sadzeniaków niewiadomego pochodzenia, czyli bez paszportu roślin, używanie w gospodarstwie nowych worków, takich, które nie miały kontaktu z innymi partiami ziemniaków, zakładanie plantacji ziemniaków na tym samym polu nie częściej niż co 4 lata, a także systematyczna dezynfekcja maszyn i sprzętu. Przede wszystkim pierwsze kroki przy dezynfekcji to jest oczyszczenie potencjalnie porażonego sprzętu, narzędzi, ścian, przechowalni, podłóg, wszystkich materiałów, które mogły mieć kontakt z porażonym materiałem. I pierwszą czynnością jest oczyszczenie z ziemi, oczyszczenie z resztek materiału roślinnego. Następnie wstępne mycie, które oczyści tak samo wstępnie powierzchnię i dopiero zastosowanie dezynfektanta. Oprócz bakteriozy, czyli choroby spowodowanej przez bakterie, ziemniaki są atakowane także przez wirusy, które powodują m.in. smugowatość ziemniaka czy liściozwój. Obie choroby powodują porażenie liści, przez co zarówno bulwy, jak i plony są gorszej jakości. Źródłem chorób są najczęściej porażone sadzeniaki lub wyrzucane na wysypiska chore bulwy. Szczególnie groźną chorobą, która rozprzestrzenia się w ten sposób, jest zaraza ziemniaka. Jest to choroba grzybowa, która może rozwijać się w sposób epidemiczny, powodując nawet 50-procentowe straty w uprawach. Plantacja kończy przedwcześnie wegetację, bo choroba poraża liście i łodygi, a finalnie także bulwy, na których tworzą się rdzawe przebarwienia. Dlatego tak ważna jest bioasekuracja, czyli ochrona przed infekcją, podobna jak przy walce z bakteriozą. Pomagają także zalecenia wprowadzane decyzją administracyjną w zainfekowanych gospodarstwach przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Inspektorzy w akcji. Tylko w województwie świętokrzyskim rocznie inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach prowadzą ponad 400 kontroli w gospodarstwach produkujących ziemniaki. Tych jest niemało. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w regionie świętokrzyskim w 2016 roku ziemniaki uprawiało ponad 32 tysiące rolników, z czego tylko 700 na własne potrzeby. Warzywa zajmują w regionie 13 tysięcy hektarów. Próby do przebadania trafiają do laboratorium. Aby dały właściwy obraz, musi być około 200 bulw. Pełne badanie jest czasochłonne, dlatego rolnik musi uzbroić się w cierpliwość, bo na wyniki trzeba zaczekać od 6 tygodni, nawet do 3 miesięcy. Aby wykryć chorobę, ziemniaki poddawane są wielu testom. Musimy również wykonać hodowlę bakteryjną, która trwa 2 do 3 tygodni. I następnie po hodowli musimy potwierdzić, czy te komórki, które uzyskaliśmy, będą nadal w stanie zakazić inne ziemniaki. I taki test trwa znowu od 2 do 3 tygodni. W związku z tym badanie próbki pozytywnej jest pracochłonne i czasochłonne. Dlatego wynik do rolnika trafia dość późno. Badania prowadzone są m.in. w komorze szczepień oberżyny. To roślina wykorzystywana do testów. Jak osiągnie proces dojrzałości 3 liści właściwych, w pełni rozwiniętych,
jest gotowa do zaszczepienia ekstraktem z tkanki ziemniaka, z ziemniaków, gdzie występuje podejrzenie wystąpienia bakteriozy pierścieniowej ziemniaka. Żeby pokazała potem ta roślina po inokulacji, jakie są objawy chorobowe na właśnie chorobowe występujące przy bakteriozie pierścieniowej ziemniaka, z tym, że obserwowane na roślinie testowej, którą jest oberżyna. Po takich testach rolnik dostaje zalecenia, jak postępować z uprawą, aby wyeliminować bakteriozę z uprawy. Naszym celem absolutnie nie jest jakieś tutaj karanie, nie jest winą, trzeba to podkreślić, rolnika, że u niego ta bakterioza się pojawiła, chyba że już jak się pojawiła, dostał tą decyzję administracyjną, nie przestrzega jej zapisów, no to wtedy wiadomo, że jest to jego wina. Natomiast pierwsze wystąpienie tego agrofaga na pewno nie jest winą rolnika i naszym celem jest przede wszystkim zapobieganie, a nie tutaj karanie. Choć kary też są. Za niewykonanie decyzji administracyjnej dotyczącej zwalczania bakteriozy rolnik może dostać do 5000 zł kary. Do 12,5 tysiąca grozi natomiast tym, którzy chcieliby wywieźć ziemniaki do innych krajów unijnych bez wymaganych dokumentów. Jak tłumaczy ustawodawca, takie działanie stwarza zagrożenie fitosanitarne u odbiorców i tym samym naraża Polskę na wprowadzenie kolejnych restrykcji i ograniczeń w dostępie do unijnych rynków. Program dla polskiego ziemniaka. Zapobiegać bakteriozie pierścieniowej ma także program dla polskiego ziemniaka. To rozwiązanie zaproponowane przez przedstawicieli branży oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ma uporządkować produkcję ziemniaków w Polsce, ułatwić ich eksport i wypromować, ale po kolei. Obowiązkowe badania. Tylko 20% sadzeniaków to materiał kwalifikowany. Do zakładania nowych upraw rolnicy najczęściej wykorzystują bulwy z własnych gospodarstw. Najczęściej nieprzebadane, ale ma się to zmienić. Zakłada to program dla polskiego ziemniaka. Urzędnicy chcą, aby wysadzane warzywa były przebadane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Ma dotyczyć to tych rolników, którzy produkują ziemniaki na handel. Program zakłada też, że rolnicy poniosą tylko połowę kosztów badań laboratoryjnych. Drugą część dołoży budżet państwa. Możliwe jest także inne rozwiązanie. Zaproponowano mojemu instytutowi IHAR-owi, żeby opracował tak zwany szybki test paskowy, gdzie mógłby każdy rolnik nabyć taki test paskowy, wykryć lub potwierdzić, że jest zdrowy materiał sadzeniakowy i koniec, kropka, wysyłamy. Inspekcja ma tutaj pewne obiekcje, czy ten test paskowy powinien być wykonywany przez rolnika, czy przez Państwową Inspekcję. Ustalenia trwają, podobnie jak praca nad testem paskowym i uruchomieniem jego produkcji. Każdego roku potrzeba będzie nawet kilkaset tysięcy testów. Promocja ziemniaków. Potrzebne są nie tylko testy, ale także promocja ziemniaków, przekonują eksperci. I podają dane. Statystyczny Polak spożywa 92 kg ziemniaków rocznie. To mniej więcej ćwierć kilo dziennie przez 365 dni w roku. To i tak niewiele, bo w latach 50. i 60. spożycie ziemniaków rocznie wynosiło aż 200 kg na głowę. Choć dziś i tak jemy ich o połowę więcej niż inni Europejczycy, to zbiory ziemniaków w Polsce maleją. W latach 70. rocznie produkowaliśmy nawet 53 miliony ton ziemniaków, choć wiadomo, że część na cele paszowe. Jeszcze w pierwszej połowie lat 90. rolnicy z pól zbierali ponad 25 milionów ton.
Dziś niespełna 9 milionów ton. Kraje południa Europy preferują odmiany o różowym kolorze skórki. Natomiast dominują generalnie na rynkach europejskich i w Polsce również odmiany o żółtym kolorze miąższu. Więc też muszą hodowcy jak gdyby wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom. Klienci potrzebują drobniejszych bulw, inni potrzebują na przykład do pieczenia większych bulw. Więc tutaj ta mnogość, oferta handlowa powinna uwzględniać wszystkie różne rzeczy. Nie możemy tutaj pokazać najważniejszej cechy, jakimi się różnią odmiany, a mianowicie typem kulinarnym. Typ A, czyli typ sałatkowy, zwięzły. To jest bardziej domena krajów zachodnich, ale również w tej chwili młode pokolenie woli takie ziemniaki, które nie są rozsypujące się, tylko stanowią jako jedno z warzyw na talerzu. Natomiast są odmiany później ogólno, tak zwane użytkowe, typ B. Do nich należy na przykład popularna w Polsce odmiana Jirga. I to jest typ B, czyli takie do wszystkiego można ją użyć. Do różnych potraw, i do zup, i do sałatek, i do pieczonych ziemniaków i tak dalej. I typ BC lub C, ten najbardziej mączysty, a więc na puree ziemniaczane. Dlatego promocja ziemniaków na rynku krajowym ma polegać głównie na zwiększaniu dostępności do lokalnych i regionalnych producentów, promocji zasad prawidłowego odżywiania wśród dzieci i młodzieży, budowaniu patriotyzmu konsumenckiego poprzez na przykład podkreślanie wysokiej jakości upraw. Bezcenne nawożenie. Na wysoką jakość upraw wpływa także nawożenie, zrównoważone nawożenie. Podstawowym składnikiem decydującym o jakości bulw jest azot, ale rolnicy nie mogą zapominać także o innych makroelementach. O potasie, którego ziemniak pobiera w największej ilości, i o fosforze, który zwiększa odporność bulw na choroby i uszkodzenia mechaniczne. Naukowcy podkreślają, jednostronne nawożenie azotem wpływa na gorsze przechowywanie ziemniaków, zwłaszcza podatność na choroby, i daje gorszą jakość bulw ze zbyt dużą ilością azotanów, szkodliwych dla zdrowia. Jeśli chodzi o nawożenie, to jest jedno z podstawowych elementów agrotechnicznych, decydujących o nie tylko właśnie o plonie, ale i jakości bulw ziemniaka. Oprócz odmiany, oprócz warunków uprawy, oprócz zabiegów pielęgnacyjnych, to jest praktycznie element kluczowy i decydują tutaj, jeśli chodzi o nawożenie, różne składniki. Oprócz makroelementów ważne są także mikroelementy, z których największe znaczenie ma mangan, cynk i bor. Mangan, który może wpływać na ograniczenie parcha zwykłego ziemniaka. Ważnym mikroelementem jest cynk. Bierze on udział w różnych procesach biochemicznych, enzymatycznych i tworzeniu składników, pozytywnych składników odżywczych, jak witamina C. W ostatnim czasie również odnotowuje się pozytywny wpływ działania boru, ze względu na to, że gleby generalnie w Polsce, tak wykazują monitoring prowadzony przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze, gleby w Polsce charakteryzują się niską zasobnością w ten mikroelement. Jak wykazują badania okręgowych stacji chemiczno-rolniczych, niedobór boru dotyczy nawet 70% gleb, zwłaszcza lekkich. A to odpowiada za występowanie przebarwień i plam na ziemniakach. Dlatego przed nawożeniem rolnicy powinni wykonać analizę gleby. Koszt niewielki, bo zaledwie kilkanaście złotych. Za to zysk olbrzymi. Na podstawie analizy wykonanej przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze powinno być określone nawożenie. W grupie siła. W tej branży powinno być jeszcze jedno – grupy producenckie. Grupy mogłyby dostarczać na rynek duże, jednolite partie ziemniaków, a dzięki temu łatwiej byłoby go zdobyć i utrzymać. W
Wojciech Nowacki, który od 30 lat zajmuje się pracą naukową nad agrotechniką, ochroną i przechowalnictwem ziemniaków, tłumaczy: grupy producenckie rozwiązałyby wiele problemów. Rozwiązanie, które jest proponowane w tej chwili, to jest takie stworzenie centrum przechowalniczo-obróbczego zarządzanego przez tą grupę producencko-rolników. Każdy rolnik uprawia w własnym gospodarstwie, a to wspólne centrum przechowalniczo-obróbcze, gdzie trzeba kupić maszyny do konfekcjonowania ziemniaków, czyli do sortowania, do mycia, do pakowania, to są bardzo drogie maszyny i tu musi być skala produkcji. I tu jest jak najbardziej polecane te grupy producenckie. Podsumowanie. Od wielu lat zmniejsza się powierzchnia upraw ziemniaków, bo rezygnuje z nich znaczna część małych gospodarstw. Tymczasem te, zachowując zasady bioasekuracji i profesjonalizm, mogą skutecznie walczyć z jednym z ważniejszych problemów – bakteriozą pierścieniową. Wyeliminowanie choroby pozwoli bez problemów, zwłaszcza większym gospodarstwom, a także rolnikom zrzeszonym w grupach producenckich i spółdzielniach, wyeksportować nadwyżki ziemniaków do innych krajów. Eksport pomógłby całej branży przede wszystkim ustabilizować opłacalność uprawy ziemniaków. Dlatego w produkcji polskiego ziemniaka do zmiany jest naprawdę dużo.